Cześć, siemanko, witajcie. Ja jestem Brączyk, a to drugi odcinek z serii Zagrajmy w GTA Vice City. Dzisiaj ciśniemy następne misje. Jak widzicie, jesteśmy tutaj, gdzie skończyliśmy ostatni odcinek, czyli przy naszym hotelu Ocean View. Tutaj już jeden samochód w sumie rozbiłem przed chwilą, ale dobra, to tam trudno, pojedziemy naszą furmancją. Dzisiaj plan jest taki, żeby rozwiązać sobie w sumie kilka kolejnych misji. W tamtym odcinku zrobiliśmy bodajże 3. W tym odcinku nie chciałbym, żeby było gorzej, także pierwsze co pojedziemy sobie chyba do tego telefonu. Bo już wczoraj jak kończyłem odcinek, wyskoczyło mi, że... no po prostu zadzwonił do mnie telefon i jedziemy właśnie w to miejsce, gdzie będzie budka telefoniczna i to jest gdzieś tutaj. O, już słyszę telefon, dobra. I to jest tutaj, okej. Zobaczymy co od nas chcą. Dostawca pizzy. No, czyli mamy po prostu jakąś misję. Carl Persson jest dostawcą pizzy. Zabij go zanim dokończy dostawy. Aha, czyli w sumie nic trudnego. 49 dostaw mu pozostało jeszcze. 48, kurde, jak to szybko spada, ale w sumie no wystarczy chyba, że go rozjadę samochodem. A jak widzicie, on tu jest. Czekajcie. Aha. No, także chyba zrobimy w tym odcinku więcej niż 3 misje. Bo jak widzicie, pierwszą już mamy wykonane, trudna nie była, bo akurat mieliśmy go tutaj po drodze, akurat naszą stronę jechał 500 dolców, dolców? Dolarów? USD to są dolary? Chyba tak, nie pamiętam już. Dobra, 500 kasy dostaliśmy. Jedziemy teraz do Luisa? Do Leona, sorry. Leon on się nazywał, czy Leonardo? Chuj wie, dobra, nieważne. Zamieszki. Po kilku odcinkach zapamiętam, jak oni wszyscy się nazywają. I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. What could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. He might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Chyba zamieszki. Nie wiem, czy to czasem nie będzie coś z tymi robotnikami. Ja stracę, bo powiedział, że mogę się przebrać w sklepie u Rafaela i ja tak zrobię. Bo wiem, że chyba będzie w sumie łatwiej, jak się po prostu przebiorę. Nie rozpoznają mnie po prostu od razu, tylko będę miał tam jakiś więcej czasu na to wszystko. No dobra, kawałek tylko mieliśmy tutaj tak, że ja się przebiorę i wtedy pojedziemy tam na miejsce. Zobaczymy. No mi się wydaje, że w robotnika się przebiorę. No dokładnie. W sumie nie w robotnika. Dobra, to chyba nie jest jednak to, co ja myślę. Przebrałem się w jakiegoś malarza. Wygląda jakbym był malarzem jakimś, ale nie wiem. Dobra, jedziemy na miejsce. Ale cały czas mi się wydaje, że mam tą misję w głowie i chyba będę wiedział, co to jest. A zaraz się przekonamy na miejscu. Jeżeli pojedziemy tam w miejsce tego strajku robotników, no to wtedy wiem, co to jest za misja. No zaraz zobaczymy. Tak kurde, te pierwsze misje zawsze mi utkwiły w tej pamięci, bo pierwsze misje robiłem w sumie zawsze najczęściej, bo wiadomo, że się zaczynało się grać, a potem się nie kończyło i potem się znowu zaczynało, znowu pierwsze misje się robiło, a potem się nie kończyło, no i wiecie, jak tam wszystko wyglądało. Czekajcie, gdzieś tu było wejście. Zaatakuj co najmniej 4 pracowników, aby wciąć zamieszki. Kurwa. No dobra. Zniszcz furgonetki na posesji. Czekajcie. Ja teraz sobie ucieknę na drugą stronę. W sumie mam dużo czasu,
Z tego co wiem, to z tej strony będzie to ciężko zrobić, żeby te furgonetki zniszczyć. A z tej strony nie wiem, czy czasem nie będę mógł sobie jakoś tam zajść. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Jakbym wszedł teraz tutaj od góry. No, tam są te furgonetki, kurde. Jeszcze coś tutaj, cokolwiek pamiętam z tej gry. Tylko czekajcie, teraz jak ja miał tak wskoczyć i tak, o, dobra. A czekajcie, jak ja miałem... Kurde, nie chciałem, żeby policja mnie goniła, bo muszę wtedy... Czekajcie, ja muszę tam zeskoczyć. Aha. Okej, dobra, mam pistolet. Czekajcie, kurde, ja rozkminiam, jakbym miał to zrobić szybciej. Teraz ja tak zniszczę tą furgonetkę, czy jej nie... O, wy chuje! Jeszcze zaraz policja tu przyjedzie, będzie mnie policja goniła. Mam nadzieję, że nie. Mam na razie tylko jedną gwiazdkę, więc nie jest źle. Zobaczymy, jak długo będę musiał tą furgonetkę bić, żeby ona się spaliła. O, cholera, już się pali! Dobra, wy się naparzajcie tutaj. 1000 dolców dostałem, ja pierdzielę, to dużo. Dobra, możesz teraz pracować dla Averego Carringtona, czyli to był ten, co tam po prostu przyszedł i mamy na A, na literkę A mamy jego misję i sobie pojedziemy teraz ją zrobić w sumie. A dosyć łatwo poszło, dobrze, że te beczki tam były, bo dzięki tym beczkom, które wybuchały, od razu te dwie furgonetki się rozwaliły. I dobrze, że ta policja nim przyjechała. Straciłem w sumie tylko na początku niepotrzebnie naboje. Pomyślałem, że jak postrzelam kilka razy z pistoletów w te furgonetki, to one się szybciej popsują, no ale sami widzieliście, że tak, to tak się zbytnio nie dało. Telefon jeszcze dzwoni, także odbierzemy telefon. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Okej, czyli mamy jeszcze u Corteza misję. Ale na razie zrobimy sobie tutaj tę misję, co potrzeba. I zobaczymy, co w pierwszej misji na tej budowie będziemy musieli zrobić. Trafny argument misji się nazywa. I wbijamy do ziomka na dzielnie. Zobaczymy, co nam powie. Nie piję alkoholu. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. Okej, czyli znowu pierwsze co, pojedziemy pewnie się przebrać. Odbierz strój do golfa i ze sklepu Jack Sports. Okej, czyli pierwsze co, musimy jechać się przebrać do sklepu, a potem pojedziemy na pole golfowe zastraszyć znowu jakiegoś typka. Co mówię, początkowe misje są takie ogólnie, że przeważnie gdzieś jeździ i coś się rozwala, a jakieś strzelaniny i w ogóle cała reszta... O, tu w lewo miałem pojechać. Strzelaniny i cała reszta to dopiero będzie później. Dobra, gdzieś to tutaj było. Czekajcie, tutaj jest po lewo ten sklep chyba. Tak, to jest tu, okej. Jeszcze w miarę pamiętam, gdzie ten sklep był. A pole golfowe to już w ogóle pamiętam, kurde, tam zawsze się jeździło, także to tam nie będzie problemu, żeby dojechać. Wyglądam jak idiota, no ale trudno, no co? O, lampa się przewróciła. Okej, okay, i na pole golfowe tutaj wystarczy tylko w lewo i jesteśmy na miejscu. Z tego co tam wyczytałem, to zabiorą nam broń.
Także będziemy wchodzić pewnie tylko z kijem golfowym. No dobra, trudno, no co. Ustawimy sobie samochód. O, zawsze to auto tutaj stoi. Zawsze. Kurde, od kiedy pamiętam, zawsze jak chciałem ten samochód, to przyjeżdżałem po niego tutaj. A tam się będzie jechał do drugiego miasta, ale to dopiero później. Także nie ma co się śpieszyć. Cel Draft Golfa. Spraw, aby była to jego ostatnia rozgrywka. Aha, czyli po prostu musimy go zabić. Zabiorą mi tutaj pistolet. O, ale młotek został, okej. Czyli młotek mamy cały czas. Kurde, to będzie ciężko. Nie wiem zbytnio, jak my to zrobimy, żeby... O, mogę wycofać, tak? Czy muszę wysiadać? Muszę wysiąść. I mamy 100 życia przynajmniej teraz. Będzie ciężko, bo on ma dużą ochronę. Dużo ochrony ma, a... Nie wiem, czy uda mi się ich zatłuc. Teraz czekaj, czy oni mnie od razu rozpoznają? Czekajcie, może młotkiem będzie lepiej. O kurwa, dobra, nie, ja nie będę ich tutaj bił. Ja sobie stąd pojadę po prostu. O kurwa! Wpakował się we mnie tym wózkiem prawie. Dobra, czekajcie, ja po prostu... O ty kurwo jebana. Nie no, tak nie może być. Nie chcę mi się ich zabijać tutaj, ale chyba będę, widzę z tego co widzę, to muszę. Ale on i tak nie wyjedzie nigdzie za pole golfowe, więc najpierw sobie ich zabiję i... No dobra, tamci w ogóle się chyba zmęczyli i nie chcą się bić ze mną. Ale dobra, ja sobie teraz postaram się przewrócić, kurwa, żebym ja zaraz do wody nie wpadł. Bo kiedyś pamiętam, że tą misję zrobiłem tak, że wpadłem do wody. Kurwa, widzę, że on ma trochę chyba mocniejszy wózek. Premia za podwójną jazdę na kołach, no nieźle. Czekajcie, zaraz go uda mi się przewrócić. Kurwa, ciężko jest. A jakbym go do wody wepchnął, to by mogło być w sumie niegłupi pomysł, nie? Bo nie pamiętam nigdy jak to... No ty... Skurwysyny, jak szybkie są! Jak oni tu tak szybko przybiegli? Czy to jest nie może... Aha, to ja tu jestem obok, okej, dobra. Ten tam w ogóle, kurwa, cofa sobie. Nie no, niemożliwe, żeby oni... No wypierdalać! Przewrócił się? Ja pierdolę, co ja mam zrobić z nimi? Kurwa, rozjebię zaraz, no tych śmieci jebanych. O, sami siebie rozjeżdżają, no dobra, fajnie. Wypieprzać! Ty też chcesz mordę? A ty spróbuj mnie rozjechać, śmieciu. Ja pierdolę. Dobra. Nie ma co się z nimi pieprzyć, jadę za tamtym, bo kurde mi zaraz jeszcze gdzieś spieprzy. Gdzie on już jest? On już uciekł z pola golfowego chyba. Kurwa! Jezus Maryja, kurde, bym wypadł jeszcze z mostu. A ten tu jeździ, kurde, idiota jakiś. Tamten ziomek już uciekł do miasta chyba. Z tego co ja widzę. No a jak? No nie, nie wierzę, uciekł mi. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy szybko jeszcze raz. Kurde, tego się nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Że mi tak szybko ucieknie, no ale dobra. Na szybkości zrobię tę misję jeszcze raz i postaram się go troszkę szybciej złapać. Bynajmniej nie mamy daleko i chyba nie będziemy musieli się drugi raz przebierać. Ale trochę za dużo się pieprzyłem z nimi, bo cały czas mnie wywalali z tego samochodu. Przynajmniej szybkie auto teraz mamy i szybko będziemy na miejscu. No nawet nasz bus tu jeszcze stoi, dobra. Szybko, 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 szybko. Trafne argumenty przewijam, nie będę już tego oglądał. Chyba nie muszę oglądać, z tego co pamiętam. Dobra, nie muszę. Odbierz strój do golfa, dobra, czyli jednak musimy szybko odebrać strój od golfa, jeszcze jeden. Kurwa, wymusiłem. No trochę szkoda, bo myślałem, że uda mi się te pierwsze misje od razu zrobić, a nie, że będę musiał je powtarzać. No ale dobra, trudno, każdemu zdarza się wpadka, nie? My na mnie daleko nie mamy. Dobra, jesteśmy. Szybko, szybko. Chyba no w ogóle pistoletu zapomniałem wziąć swojego. Tam, z tego z golfa, z pola golfowego. Bo odłożyłem ten pistolet i chyba wychodząc nie wziąłem go. A dobra, wziąłem.
Kurde, szkoda, że oni mi go zabierają. Szkoda, że nie mogę sobie wejść jakoś do tego klubu, do tego golfowego klubu. Ogólnie na to pole golfowe nie mogę sobie obejść, tylko muszę wchodzić tędy. Chyba, że mogę. A czekajcie. A jakbym wszedł tędy? Zaraz zobaczymy, może mogę. Bo nie pamiętam w sumie, czy... A czekajcie, ja mam pomysł ogólnie. Jakbym podstawił samochód. Podstawił tutaj samochód. I wskoczył stąd z samochodu. Czekajcie, nie wiem czy... Ja mogę! Ha! Wrączek cwaniak! Dobra, i teraz tylko skoczyć po wózek golfowy. Mam nadzieję, że ci nie będą mnie gonić. Nie, nie gonią. Dobra. Czyli teraz mamy w sumie 15 nabojów od pistoletu, więc to trochę łatwiej mi pójdzie. Głupi jestem, że nie pomyślałem od razu. Tylko, kurde, zostawiłem swój pistolet i wchodziłem tutaj z normalnie bramką. A teraz zobaczcie, jak to szybko pójdzie. Tylko podjadę. Podjadę i... No wsiadaj. Kurde, amunicji mi zabraknie zaraz. Dobra, trochę lip odwaliłem, przyznam szczerze. Ale okej, okay, jedźmy. No kurwa, szkoda, że nie udało mi się go trafić i tyle amunicji zmarnowałem. Ale teraz chyba będę musiał przez chwilę go gonić, a tych rozjadę, o. Oni mi tutaj nie są potrzebni. W ogóle oni by za mną po całym... O kurwa! Co się stało? No, misja zaliczona, czyli no... Wystarczyło w sumie go tylko wepchnąć w... W ten, w... No, w jeziorko. W wodę, bo się utopił człowiek. Ale no dobra, lecimy do kolejnej misji. Mam... Kurde, nie wiem czy... Do Corteza chyba nie pojedziemy. U Corteza sobie zostawimy na kolejny odcinek, a w tym odcinku sobie skończymy... U tego ziomka, co przed chwilą robiliśmy misję. Czekajcie, oni mnie teraz będą gonić, czy nie? Nie, nie gonią mnie, ok. Pistolet. Dobra, tutaj go... Kurwa, mogę się tutaj przebierać w golfiarza. Zajebiście. Dobra, bierzemy do... Właśnie, Comet tam się nazywał ten samochód. I lecimy z powrotem do ziomka, czyli do literki A. Zrobimy sobie jeszcze ze dwie misje u niego. A u Corteza misję zostawimy sobie na przyszły odcinek. Żeby tak mieszać trochę odcinkami. Jeden odcinek robimy u tego, misję jeden u tego i myślę, że tak będzie dosyć spoko. Dobra, jesteśmy na miejscu, zobaczymy co teraz będzie chciał od nas. Devastator? A, Devastator, dobra. Znowu limuzynka. Wsiadamy. Jak ktoś otwiera bagażnik, to znaczy, że dostanę broń. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned. No dobra, może jednak nie. This is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Chyba pochwala. Udaj się do wozu Top Fun, aby pobawić się w niszczyciela. Okej. Okay. No, daleko nie mamy. Tutaj gdzieś po lewej ten samochód stoi. Co to w ogóle jest? Aha, to... Dobra. Jakiś bus zdechły. O pierdole. O kurwa. Kiedyś wam mówiłem o tej misji, chyba w pierwszym odcinku. W sumie tylko jeden odcinek był. Ale w pierwszym... Jezus Maria, aby upuścić bombę w Ciesinum. O! O kurwa, nie spojrzałem co tam pisało. Mam przejebane. A mam nadzieję, że jeszcze raz się wyświetli. Musi się rozmieścić w 7 minut.
Dobra. Schody łączą wszystkie kondygnacje budynku. Będzie ciężko, ale... dobra. Czekajcie, jak to się latało? Nagrywam! Jak to się kurde latało? Wciśnij, aby obrócić się w prawo, num 2. Nie. Wciśnij num i jeden, no co to jest, num i? Q. A nie wiem, jak do przodu się leci. To jest najgorsze. Wciśnij strzałka w dół, S lub... Jakbym wiedział, jak się leci do przodu. Rzut oka w tył. Kurde, nie wiem. Nie pamiętam w ogóle, jak się helikopterem latało w tym... W tej grze. Wszystko już użyłem, czekajcie. O, dobra, już wiem. Już ogarnąłem. Czekajcie, jeszcze bym chciał się nauczyć obracać. Okej, nie, jednak nie. O, dobra, ogarnąłem. Miejmy nadzieję. Jednak jeszcze nie. Dobra, teraz już chyba ogarnąłem. Trochę się będę musiał teraz skupić na tej misji, bo... Zobaczymy, czy w ogóle mi się uda to zrobić, bo pamiętam, kiedyś próbowałem to... Szczerze powiedziawszy, to robiłem tą misję chyba po 10 razy. I w końcu ją zostawiłem, w ogóle chyba jej nie robiłem. Dobra, co ja mam teraz zrobić, żeby upuścić to? Ja pierdziele, nie spojrzałem. Nie pamiętam. Co ja mam zrobić teraz, żeby to upuścić? Wszystko nacisnąłem. Nic nie działa. O, dobra. Ogarnąłem. Wystarczyło tylko nacisnąć ten, na myszce. Kurde, już tylko 5 minut mi zostało. A może się uda, zobaczymy. Już teraz przynajmniej mam ogarnięte, gdzie to się ten, gdzie się lata i gdzie się zrzuca te bomby. Więc jest okej. Na szybkości to zrobię i myślę, że się uda. Dobra. Lecimy do następnego celu. Następny cel chyba będzie na wyższym piętrze. Tam ktoś do mnie w ogóle próbuje przebiec przez ten. Przez szybę. O kurwa, nie. Oj, prawie przyjebałem. Nie, to jeszcze nie tu. Tam dalej są te schody. Chyba nie zdążę ogólnie. Ale chciałbym to zrobić za pierwszym razem. Fajnie by było. Pamiętam, że kiedyś ogólnie mi to nie... Ktoś na mnie zeskoczył. Czekajcie, bo teraz nie wiem, gdzie to jest. Przelecę się po tym całym piętrze, żeby znaleźć ten cel, bo chyba na każdym piętrze jest po jednym celu. Tutaj go nie ma. No nie gadajcie, że tutaj też nie będzie, nie? I bez sensu leciałem po tym piętrze. Czekajcie, jeszcze coś? Nie ma, czyli wyżej wszystko jest. A nie, nie ma nic wyżej. No nie gadajcie, co za jaja. Czy jest tutaj coś? Jest, są schody wyżej. Myślałem, że nie ma. Nie gadajcie, że oni będą do mnie strzelać. O kurde.
Jak tu też nie ma celu żadnego. Nie, nawet gdybym wiedział gdzie. Aha, okej. Wszystko jest na dole. Wszystko jest na dole, bo z tego co widzę to zapomniałem. Nie, jedno jest wyżej teraz. Jedno jest na tym piętrze, okej. Kwadraciki oznaczają, że cel jest na tym piętrze, a... O, tu jest, dobra. Dwie minuty tylko zostały. Nie zdążę. Gdybym nie rozgarnięty taki był, to bym miał to zrobione, tą misję, ale przez to, że tyle się męczyłem, żeby ogarnąć, gdzie się zrzuca w ogóle bombę i jak się lata tym helikopterkiem, to bym zdążył. Ale obstawiam, że teraz nie zdążę. Dwie minuty mi zostały jeszcze. Teraz tylko, żeby ogarnąć w miarę szybko, gdzie jest cel, na jakiej wysokości. Oba niby są wyżej, także musimy lecieć wyżej. Bo jeżeli jest trójkąt do góry, to oznacza to, że cel jest u góry. Jeszcze wyżej. Ci z pistoletami mnie denerwują strasznie. Mogę w niego wlecieć? Aha. Czyli tak. Okej, czyli jeden cel jest tutaj na tym piętrze gdzieś. Już widzę go. No kurwa, wypieprzać. Okej, jeszcze została mi tylko minuta 30. Jeden cel do zrobienia. A ci naparzają do mnie dalej. Mam nadzieję, że ta minuta to tylko jest na dostarczenie tej bomby, a nie na ucieczkę jeszcze stąd. No dobra, lecimy. Szybko, szybko, tylko minuta została. Ja pierdzielę, nie zdążę chyba. Będzie przypał, jak nie zdążę. Nie? Może zdążę. 40 sekund. Ja pierdzielę, nie zdążę tego zrobić. Szybko, 30. Jeszcze się rozbije zaraz pewnie. Ja ogólnie chyba trochę źle lecę, bo... Powinienem latać. Szybko, szybko, szybko. Ja pierdzielę, 10 sekund, nie zdążę. Ja pierdzielę, zdążyłem. Ostatnia sekunda. Masakra, ostatnia sekunda i zdążyłem, nie? Nie wierzę. Dobra, w tym odcineczku to było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się. Na razie, cześć.